Kolejne pokopalniane tereny przechodzą na własność Katowic. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała miastu kilka hektarów nieruchomości, wobec których gmina ma już wstępne plany. Wszystko wskazuje na to, że powstanie tu nowa baza PKM Katowice. Łukasz Kądziołka. Na razie baza PKM-u znajduje się przy ulicy Mickiewicza w samym centrum Katowic. Jednak niewykluczone, że w przyszłości przeniesie się tutaj, do wschodniej części miasta. W poprzednich latach spółka restrukturyzacji kopalń kilkanaście razy próbowała sprzedać ten niezabudowany teren w pobliżu Nikiszowca. Potencjalni kupcy byli, ale ostatecznie SRK nie zdecydowała się obniżyć ceny wywoławczej, która wynosiła ponad 11 milionów złotych. W efekcie to miasto przejęło te tereny. Realizujemy niewątpliwie sprzedaż komercyjną terenów, które są pogórnicze, natomiast wspieramy również każdy dobry wniosek samorządu, ponieważ te wnioski z reguły są zasilane środkami pomocowymi. Łączna powierzchnia terenów przy ulicy Transportowców i ulicy Szopienickiej to 7,5 hektarów, a ich wartość szacowana jest na 14 milionów złotych. Miasto zakłada, że nawet po przeniesieniu tu bazy PKM pozostanie jeszcze sporo wolnego terenu. Można wykorzystać go również na inne cele i te inne cele będziemy sobie definiowali w trakcie już naszych założeń. Wszystko będzie jakby uzależnione od tego, jaki teren, w jakiej wielkości jest potrzebny na poszczególne przedsięwzięcia. To nie koniec przejmowania pokopalnianych terenów przez Katowice. Miasto wnioskuje do SRK o kolejne darowizny. Łącznie to około 10 hektarów.